Halo, halo, to znowu ja, Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, zajmę wam parę minut. Pytacie mnie cały czas o tą wyszukiwarkę na półtora gola. Tak jak powiedziałem w poprzednim filmie. Mmm, powiedziałem, że wszystkie osoby dostały już dostęp. Okazuje się, że jednak zasypaliście mnie trochę mailami i wiadomościami na YouTubie, czego nie rozumiem do końca. Ponieważ na YouTubie, jak się możecie szybko zorientować, jak ktoś pisze wiadomość, to czasami jest to osoba, która jest opisana C7, myślnik 9, łamane na 2 razy 4, minus 5. Rozumiecie o co chodzi? Ja kompletnie nie wiem, kto to pisze, więc serdeczna prośba: info małpa, akademia, napisz po prostu jedno zdanie. Nie mam dostępu do wyszukiwarki na półtora gola, i ja za sekundkę siadam, jak tylko to nagram, i obiecuję Wam, że dzisiaj będę siedział do bólu do północy albo i dłużej i wszyscy, wszyscy wy dostaniecie te dostępy, żebyście już mogli sobie wygrać kasę na nadchodzącym weekendzie, bo meczy jest sporo zobaczcie pierwszy kupon który mieli szansę zagrać ci ludzie, których aktywowałem wczoraj i dzisiaj tak jak wam powiedziałem ja gram przeważnie po trzy mecze jak to mówią nie bądź chami, chytry, więc yy, nie jestem chytry. Dla mnie te 60 czy 70% zwrotu z tak zwanej w cudzysłowie inwestycji, to jest bardzo dobry, bardzo dobry zwrot. Więc kolejny kuponik, tak patrzyłem te lachty, chyba 2:1. 2 2:1. Marienham chyba też 2:1. Także ładnie, pięknie się zapieło. Kolejny kuponik już w grze na dzisiejszą nockę i na jutro. Słuchajcie, pytacie mnie wiele razy o tą wyszukiwarkę, na czym polega jej fenomen, dlaczego ja to rozdaję, dlaczego nie siedzę w domu, gdzieś w zaciszu, w jakiejś piwnicy i, i sam z tego nie korzystam. Powiem wam szczerze, że ja was, ludziska, uwielbiam. Ja generalnie mam Polaków za naprawdę bardzo mądrych ludzi i wydaje mi się, że tylko przez te badziwne partie, które są w kółko macie ci sami ludzie, oni powodują, że Polak Polaka przestał w jakiś sposób szanować, lubić i każdy, słuchajcie, od razu węszy, ja mam przynajmniej, ja odnoszę takie wrażenie, każdy gdzieś widzi jakieś podwójne dno, coś ukrytego. Ja na przykład y, poprosiłem wczoraj Was wszystkich, jeśli możecie, jeśli mógłbym Was prosić, poprosiłem Was o to, żebyście się zarejestrowali Zarejestrowali na stronie programu akademia gry.pl po czym dostałem około 50 wiadomości, które były prawie że takie same, a brzmiały w ten sposób, <laughs> Panie Robercie. Zarejestrowałem się, i wie Pan co? Tutaj jest teraz formula, żeby wpłacać kasę. Coś mi się tu nie podoba, coś mi tu, Panie Robercie, śmierdzi. Czyżby Pan i takie kropeczki. Ja sobie tak siedzę i myślę, coś nieprawdopodobnego. Jak człowiek w człowieka nie wierzy, od razu każdy myśli, że tam po drugiej stronie to siedzi ktoś, kto chce na banko szukać, albo już te teksty takie, że my za chwilę mamy 3 lata, trzecie urodziny Akademii, a ktoś z premedytacją od tych trzech lat pisze, że to jest skam, to wszystko to jest skam. Tak chłopak obyty w językach. Że nie napiszę po polsku, tylko piszę skam, bo mu się podoba, pewnie w grach gdzieś tam. Wiele razy widzi ten komunikat, tak dalej. No nie, tragedia, powiem Wam, tragedia. Czasami sobie myślę, dlaczego, dlaczego ludzie tak właśnie podchodzą, dlaczego ludzie w nic nie wierzą. Ja podejrzewam, że gdybym dzisiaj napisał, że na dworcu Wolkuszu zostawiłem torbę z biedronki a w środku jest 1000 zł, to by momentalnie ludzie przyjechali, zabrali to, a później bym czytał komentarze takie. <laughs> no dobra, fajnie, ok, kasa była, super, ale największym problemem byłoby, dlaczego w reklamówce Biedronki, a nie na przykład Lidla albo Aldiego. O? I tak podchodzą ludzie. I powiem wam, jeszcze wisi parę dni... Możliwość zakupu tego dostępu do dożywotniego w absolutnie śmiesznej cenie. Sami wiecie, że to jest śmieszna cena. Będziecie mogli z tego korzystać wiele, wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy żyli bardzo długo. Więc robicie naprawdę fajny interes. To po prostu macie na tacy podane to, co trzeba zagrać. A gdzie jest fenomen tego programu i wszystkich następnych, które tworzę? Już Wam mówię. Dziad dysponuje programami. To już żeśmy ustalili. Dzisiaj wiele osób, w tym mój serdeczny kolega z Akademii Robert T, zadał mi pytanie co sądzę o Monako. No ja sobie wszedłem tu i tam w te swoje różne takie rzeczy. <laughs> tak, w tsunami też. I widzę, że ten mecz to jest mecz bardzo, bardzo podwyższonego ryzyka i wcale to Monako dzisiaj wygrać nie musi. Ja nie mówię, że nie wygra, ale bukmacherka Polega na tym, że ty nie zgadujesz, czy w meczu Lachti ulu będzie półtora gola, tylko ty korzystasz z gotowców, z gotowych programów, które bez żadnych emocji, bez Twoich takich, a, a tych, tych lubię, tam tych nie lubię, temu podam, temu nie podam. Nie, po prostu zwykłe jakieś tam algorytmy, które mają jakieś tam powpisywane rzeczy. One wypluwają nam mecze, gdzie według algorytmu. Ogromna, tak jak widzicie, 96% szansy było na to, że będzie półtora gola w tym meczu. Było 100% system, dawał, że będzie w Domżale, a Lumini też półtora gola. I 91% w Marie ham z jakąś tam walea, coś tam haka. Ostatnio się z śmiałem, że on wygrywa po parę tysięcy na kuponach, a nazw zespołów nie zna. I teraz sobie tak myślę, faktycznie a po co komu nazwy zespołów. To jest kompletnie nieistotne. Ten pan, co wygrał ileś milionów w Fortunie, no przecież sam się przyznał, że on nie zna drużyn. Bo tak naprawdę, słuchajcie, fenomen, ja wam powiem, na czym polega fenomen. Fenomen polega na tym, że Bukmacher ma programy, z których korzysta. I jak już ustaliliśmy dzisiaj z Robertem, powiem wam ciekawą rzecz o Bostach. Bukmacher prawdopodobnie, jak widzi w programie, że może być tak zwane, ja to nazywam tak pro, po prostacku, bo jestem prostym człowiekiem, kuku w jakimś meczu, to oni ten mecz robią jako bost. I dzisiaj oczywiście zrobili bosta w meczu Monaco. Dlaczego? Bo doskonale ich program wiedzą, że, do, że ich program wskazuje, że wcale tu nie musi być jedynki. Wcale nie musi być jedynki. Więc co robią? No walą bosta, żeby ludzie sobie tam pograli. Oczywiście bosta limitują na 50 zł, bo nie są do końca idiotami. No i, i po prostu mają jakąś tam pulę przeznaczoną. Kto gra bosty, ten wie jak się na tym wychodzi. Testowaliśmy swego czasu. Także słuchajcie, tworzymy, stworzyliśmy i będziemy go cały czas rozwijali program na półtora gola, który nie dość, że zawiera masę zmiennych różnych rzeczy plus moje 21-letnie doświadczenie plus jeszcze inne różne rzeczy, o których Wam powiedzieć nie mogę publicznie nigdy nie powiem. Ten program wypluwa nam mecze podobnie jak program u dziada więc bawimy się w tej chwili, gramy z dziadem w równą, no w cudzysłowie, w równą zabawę nie podpalamy się kursami nie sprawdzamy statystyk tych, które są dostępne na, na stronach STS, Fortuny Flashcore i tak dalej, bo wiemy doskonale, że na podstawie tych statystyk nie jesteśmy w stanie wygrać z Bookmacherem jak ktoś tego jeszcze nie wie, to znaczy, że dopiero rozpoczyna grę więc <coughs> cały fenomen polega tych programów na tym, że ja zebrałem sobie jakąś tam grupę bardzo mądrych ludzi, którzy programują, którzy podpowiadają mi jakie mogą być y, zmienne wykorzystywane w takich rzeczach. I tak jak wam mówię, dołożyłem ponad 20 różnych swoich rzeczy i stworzyliśmy, pamiętajcie od podstaw, dlatego troszeczkę to trwało i dlatego tak mnie nieraz jedziecie w tych komentarzach. Ktoś tam jeden to już całkiem mocno mnie pojechał, więc napisałem mu, że absolutnie sorry, ale ja nie dam się obrażać za, za, za taką, wie, za jakieś tam pieniądze, więc tak jak mu obiecałem jeszcze dzisiaj kolego na, przez Stripe'a otrzymasz z powrotem te pieniążki yy, i trzymaj się od nas z daleka i generalnie omijaj tą całą Akademię Gry, żyj sobie tam, gdzie sobie żyjesz i Bądź zdrów i generalnie, więcej wiary w ludzi, naprawdę, bo Polacy nie są tacy źli jak to by się wydaje. A że ktoś tam gdzieś tam kogoś oszukał, no to już wiesz, to już jest nie, nie mój problem, że tak powiem. Także słuchajcie, pomyślę, czy zrobić, bo miałem zrobić oczywiście takie miesięczne zapisy na, na te półtora gola, żeby ktoś tam mógł sobie kupować. Ale teraz tak siedzę i myślę, sobie, czytając te niektóre komentarze, kurczę, przecież ja faktycznie świata nie naprawię. Przecież. Jeśli ktoś, no teraz powinienem powiedzieć brzydko, ale tego nie powiem, więc z tego zdania się wycofam. Jeśli komuś naprawdę sprawia największą radochę to, że może topić te pieniądze u Bukmacher'a, żyć jakimiś marzeniami, yy, słuchać jakichś tam bajeczek z jakichś tam fory i jakichś innych rzeczy, czeta, czekać na jakieś tam ustawiane mecze, bądź różne inne fiksy, srixy i takie wiecie, no, to niech on sobie żyje w tej bajce. No, bo może to jest faktycznie nie dla wszystkich. Ja kiedyś myślałem, żeby tam pomagać, żeby, żeby jakoś tak, no nie wiem, no tak sobie po prostu pomyślałem, że kurczę, mamy jedno życie, warto by było tak coś temu pomóc, tamtemu pomóc, ale się z czasem okazuje, że to jest niewarte, że ludzie cały czas ci liczą kasę, cały czas zazdroszczą ci nie wiadomo czego, a my wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy lecimy w jedną stronę. I nie ma znaczenia, czy ty na koniec będziesz miał 1000 złotych w portfelu, 2 złote, czy 100 milionów na koncie. Wszyscy lecimy w jedną stronę, więc pamiętajcie, nie oceniajcie tych ludzi do końca tak, że to wszystko jest złe. Możecie, słuchajcie, yy, nie powinienem tego mówić, ale teraz powiem. Widzę masę tych różnych billboardów teraz, bo idą wybory. Nie, no nie powiem tego. Idźcie, głosujcie oczywiście, idźcie. Yy, słuchajcie, no cóż wam mogę powiedzieć. Cały fenomen polega właśnie na tym, że zaczęliśmy z dziadem grać mniej więcej, tak jak mówię w dużym cudzysłowiu, na równych zasadach. On dysponuje potężnymi programami i my pomału też dysponujemy, na razie może niepotężnymi, ale takimi, gdzie ja cały czas mówię, zagrajmy pięć kuponów, niech cztery nam wejdą, w jednym będzie niespodzianka. Później zagramy pięć kuponów, znowu cztery nam wejdą, jeden nam nie wejdzie. I mówię Wam szczerze, zostawcie, nie przekonujcie tych wszystkich. Mądrych ludzi też, mądrych, bo nie są głupi. Mądrych ludzi od tych waliu, sraliu i tak dalej. Niech oni sobie liczą te jeldy, niech oni sobie to wszystko notują. Niech oni tak jak tam pan gdzieś pod kom w komentarzu napisał, Gra te 200-300 typów yy, w tygodniu. My sobie zagramy jeden czy dwa kupony, przytulimy pieniążki, każdy sobie pójdzie, kupi nie wiem, buty, dżinsy, wyjedzie sobie na wycieczkę i nie musicie. Notujcie sobie oczywiście swoją grę, ale... Nie róbmy z tego jakiegoś takiego, nie wiem jak to powiedzieć. A, panie Robercie, ktoś tam mi napisał, zobaczymy, co pan będzie miał po pięciu tysiącach meczy. A ja sobie tak myślę, chłopie, kochany, ja nie zamierzam pięciu tysięcy kuponów puszczać. No pogięło cię? Ja mam ciekawsze rzeczy w życiu do robienia, niż siedzenie od rana do wieczora i puszczanie tysięcy kuponów. Mnie to nie bawi. Mnie bawi taka gra jak wczoraj, choćby za tą stówkę. Pogadałem się z Robertem. Dwie minutki. Ciach, pach, ciach, pach, kuponik jest. Z tego co mi piszecie w mailach, dużo ludzi to zagrało. Cieszę się. Każda stuwa to jest stuwa w naszej kieszeni, a nie w kieszeni dziada. I, tak jak mówię już na koniec, jeśli wy wolicie żyć marzeniami. Jeśli tak jak mi piszecie, a trzeba grać kursy po dwa coś, bo wie pan, no to grajcie sobie to, kurczę, olejcie tą całą akademię, grajcie sobie, dotujcie cały czas tego dziada i będziecie nawet mieli status VIP-a. Trzymajcie się wszystkiego dobrego strzałka.